Dzień dobry Państwu. Ja przyniosłem ze sobą historyczną książkę, którą mogę Państwu pokazać. To jest książka pod tytułem Théorie mathématique de distribution, napisana przez już nieżyjącego Marka Żurawskiego. To na dowód, to jak mówił prezydent Wałęsa, jest Alibaba tego, że wnieśliśmy to, że mówiłem prawdę poprzednim razem. O tym mogą Państwo tą książkę zobaczyć. Nie. Mówiłem, że jest. Ona już jest zniszczona. Trudno. Nie mam skocza, żeby zalepić. W każdym razie nie będą otwarte drzwi przedtem, nim ja ją dostanę z powrotem. Proszę Państwa, to będzie... O, aż tak? Jeszcze nie. Aż tak? Dlaczego tak dzieje? Nie, to może niech Pan jedno zostawi. Dzisiaj będzie bardziej fizyczna część tego, co mówiłem. Dzisiaj lojalnie ostrzegam, będzie trochę rachunku. Trochę? Proszę? Trochę. Bo na pierwszej części to dość było... Nie, na były wzory, a dziś będą prawdziwe rachunki. Otóż, proszę Państwa, chciałem zacząć od... PowerPoint to nie jest coś, co się dobrze posługuje. Otóż chciałem zacząć od przykładu, że... Ciecze to w zasadzie jest to samo co gaz, więc nie będziemy się tym rozróżnieniem zajmować, ale fizycy dzielą takie duże kawałki materii na coś, co się nazywa ciecze i ciała stałe. I ja postanowiłem Państwu przypomnieć, czym się te układy mniej więcej różnią. Otóż w cieczach cząstki to coś, z czego te ciecze są zbudowane, już wyszliśmy z XIX wieku, więc już wiemy, że materia jest zbudowana z atomów, cząsteczek i możemy się tym posługiwać. No więc te cząstki mogą przepływać z jednego położenia do drugiego dosyć swobodnie. Ja to położę, będziemy wygodniej się posługiwać, bo wszystkie położenia cząstek są równoważne. Prawda? W szklance wody wszystko jest jedno, czy atom, czy cząsteczka wody jest bliżej powierzchni, czy dalej, to jest wszystko jedno. I w cieczy w zasadzie nie ma wyróżnionych kierunków. Wszystko jedno, prawda? W odróżnieniu w ciele stałym cząstki zajmują wyróżnione położenia i te wyróżnione położenia tworzą coś, co się nazywa siecią. Jeżeli to ciało stałe jest kryształem, no to wiemy, że geometria przestrzeni trzywymiarowej powoduje, że jeżeli to ma być sieć translacyjnie periodyczna, to znaczy elementarne geometryczne struktury, z których zbudowany jest ten kryształ, mają bez dziur i bez różnych zewnętrznych niedozwolonych trików wypełniać periodycznie całą przestrzeń. To się w języku matematyki nazywa tessalacją. Odróżnienie od papieru toaletowego Penrose'a. Ale to o tym nie będziemy dzisiaj mówić. On co innego wypełnia. Zupełnie co innego wypełnia, ale rozumiem, że nie byłem proszony, żeby tą tematyką się zająć. Otóż, jeżeli ta tesalacja jest periodyczna, no to wtedy to pojawia się pewna ciekawostka, która znajduje się w książce Landaua, dowód, że tych symetrii, które tam mogą być, jest skończona liczba. Wszyscy Państwo wiedzą ile. One mają dziwne nazwy, które w Instytucie Fizyki nie muszę przypominać. Wszyscy Państwo wiedzą, jak się wymawia. Ja nie wiem, więc nie będę.
położenia tych elementarnych bloków syntetyzowana materia w takiej elementarnej komórce niekoniecznie muszą być równoważne. I trzecia rzecz, że istnieją wyróżnione kierunki. No i wydaje się, że te dwa układy są kompletnie od siebie różne. Prawda? No jak się czyta tą listę, którą tu sporządziłem, to widać, że właściwie nie powinno być między nimi nic wspólnego. I powstaje podstawowe pytanie fizyki, które do dzisiejszego dnia nie jest do końca rozwiązane. Jak to się dzieje, że jak się weźmie taką sieć i żeby nie komplikować, to na przykład szlachetny gaz argon, skroplony argon, ciekły argon, i zacznie go się ochładzać, co nagle nie wiadomo dlaczego skrystalizuje. Co powoduje, że ten nic się nie dzieje z oddziaływaniami, są takie same, a nagle ten interes się robi tak uporządkowany i ma jakąś bardzo wyróżnioną strukturę geometryczną. No i istnieją wiele różnych teorii na ten temat, ale żadna naprawdę do końca nie jest zupełnie prawidłowa. Na przykład i w dodatku mamy kłopoty matematyczne z tym wielkie, bo jeżeli można udowodnić ścisłe twierdzenie matematyczne, że jeżeli weźmie się n ciał oddziałujących przez potencjał sferycznie symetryczny i także tylko dwa ciała ze sobą oddziałują, że nie ma oddziaływań wieloczałowych, to stan równowagi takiego układu, klasyczny stan równowagi, czyli najmniejszy stan o najmniejszej energii, nigdy nie jest, one się ułożą jakoś i te punkty nigdy nie tworzą sieci krystalicznej, żadnej ze znanych sieci krystalicznych. No a każdy z nas wie, że kryształy mają wyróżnione, mają te ileś grup synkoni, w związku z tym mamy pierwszy problem, który sugeruje, że coś się dzieje, jak ten układ się staje bardzo duży, no ale to, że matematycy i fizycy powiedzą, a to w granicy termodynamicznej ten układ staje się nieskończony, co się dzieje, to jest taka kiepska odpowiedź, bo nikt jeszcze nie widział nieskończonego diamentu, prawda? Albo innego kryształu. W związku z tym, a one mają, to wiemy z doświadczeń, że one mają tę strukturę krystaliczną, w związku z tym coś jest z tym niedobrze. Poza tym problem polega na tym, że jeszcze można zrobić z tej cieczy coś, co nie jest cieczą, ale nie jest jeszcze kryształem, co się nazywa szkłem. No i to szkło to jest oczywiście coś bardzo dziwnego, bo to nie wiadomo, czy to jest kryształ, czy to nie jest kryształ. A czy szkło to nie jest po prostu cieczą bardzo duży współczynnik lepkości? Tak słyszałem. No w niektórych książkach z XVII wieku to jest tak opisane, ale w nowszych dziełach szkło nie jest żadną cieczą, dlatego że każda ciecz ma... Problem polega na tym, że współczynnik lepkości zależy od częstości. To jest współczynnik, który mierzy reakcję układu na zewnętrzną siłę. I ta siła, jak nie jest statyczna, zależy od czasu, to w zależności od tego, jaką ma częstość, to taka jest ta lepkość. Jak na przykład ktoś z Państwa by wypadł z samolotu na wysokości kilku kilometrów i wpadł do oceanu, to jego ostatnim wrażeniem będzie to, że ocean zamarzł. Bo przy szybkości tam 60 km na godzinę woda jest tak samo twarda jak beton, więc mówienie o tej lepkości to jest... Czy w szkle rozchodzi się fala podłużna? No, oczywiście, że się rozchodzi. I poprzeczna, i podłużna. Tylko oczywiście ona nie jest do końca taką samą falą podłużną czy poprzeczną jak w szkle. W każdym razie mamy z tym, proszę Państwa, pewien kłopot. No i wydaje się, że nic nie może łączyć tych dwóch układów, ale
cieczy, która jest kompletnie nieuporządkowana, jakby się wydawało, też się może pojawić nagle coś, co jest charakterystyczne dla ciała stałego, to znaczy symetrię. I tutaj mam taki rysunek, który być może się pokaże. Ten rysunek to jest doświadczenie Liebschabera. To się nazywa dwuwymiarowa flaga, sztandra. Płynie sobie ciecz, umieszcza się w tej cieczy taką płachetkę i nagle przy pewnej prędkości ta kompletnie bezstrukturalna ciecz zaczyna wytwarzać sobie strukturę, która ma bardzo wysoką symetrię. Powstają. To jest chyba najpiękniejsze doświadczenie, które każdy z Państwa pewnie widział, jak pływał łódką. Mianowicie to są wiry Karmana Howarda, ale to jest piękna struktura geometryczna. W jaki sposób w tym nieuporządkowanym układzie na skutek jakiejś zmiany parametrów zewnętrznych powstają takie struktury symetryczne. I to są podstawowe pytania, które byśmy chcieli, na które chcielibyśmy umieć odpowiedzieć. W odróżnieniu od doświadczenia Liebschabera, symetrie, które powstają, w szczególności te symetrie w kryształach, nie muszą być dokładne i mówiliśmy, jak to XIX-wieczni matematycy próbowali opisać to, co się naprawdę odstępstwa od tej symetrii, nie wiedząc o tym, że kryształy są zbudowane z atomów, prawda? Że mają tą strukturę krystaliczną. No ale te symetrie nie muszą być dokładnie symetryczne i to jest najpiękniejszy przykład, jaki mam, złamanej symetrii translacyjnej, prawda? Otóż wyraźnie widzimy, że ta symetria translacyjna jest, proszę Państwa, złamana. Żeby to opisać, fizycy posługują się pojęciem parametru porządku, który do fizyki wprowadził Lew Dawidowicz Landau. I to jest taki cytat Landaua, mianowicie, że most important part of doing physics is the knowledge of approximation. Otóż, jak się patrzy na te wiry za sztandarem w doświadczeniu Liebschabera, no to chyba łatwo się pogodzić z faktem, że to nie może zależeć od tego, czy to była zupa szczawiowa, czy grochówka, której w tej ci wywołano tą falę, prawda? Że prawdopodobnie to nie jest takie bardzo ważne, czy to jest ksenon, czy to jest argon, czy to jest hel. Ważne są pewnie tylko jakieś grubsze własności tego układu. I Landau wprowadził pojęcie parametru porządku jako takiej zmiennej fizycznej, która jest najbardziej możliwie grupa, ale opisuje własności symetrii układu i potrafi nam powiedzieć, jak ta symetria się zmienia. I że ten opis nie musi wnikać w mikroskopową strukturę tej materii, ale zapewne niesie w sobie wyłącznie istotne informacje na temat tego, jak te mikro kawałki, z których zbudowana jest ta materia, oddziałują. No i to jest bardzo ważne pojęcie, które sobie wprowadził Lew Dawidowicz Landau. Ja mam teraz taki przykład. No i tutaj przynajmniej na tym, w tej części nie będę się wykazywał wybitną oryginalnością. Zawsze się to mówi o marynesie. Ale jak Państwo wiedzą, magnes
bardzo mi przykro, ale znowu dzisiaj naruszam podstawę programową szkoły podstawowej wprowadzoną dekretem podpisaną przez pana prezydenta, więc ktoś chce to może na mnie zakablować. Nie powiemy, tylko że to jest jazdko. To jest absolutnie tak. Nawet można powiedzieć jazdko z dysonansem. Mianowicie według szkoły, w szkole po programie teraz będą z powrotem bieguny magnetyczne. Jest zbudowany, jest magnetyzm, powstaje z biegunów magnetycznych. Tak, tak, dobrze. Monopole. Dobrze, więc jak Państwo niektórzy wiedzą, układy magnetyczne, takie jak tu mają takie magnesiki i w paramagnetyku. Dlatego wykłady ja będę mówił tylko o paramagnetykach, ferromagnetykach, nie będziemy się zajmować innymi. No to taki w fazie paramagnetycznej to te strzałki magnetyczne są byle jak ułożone i w związku z tym parametrem porządku opisującym ten taki układ to jest coś, co się nazywa magnetyzacją, która z grubsza mówi, ile w takim maleńkim kawałku tego ośrodka się tych magnesików dodało do siebie tak, żeby powstał z grubsza magnes, co się nazywa magnetyzacją. Dodajemy w tym plakietce te strzałki, ileś wyjdzie, no i ta plakietka ma środek ciężkości, który znaczyłem literką X. No ponieważ to jest wektor i ponieważ wiemy, że długość takich strzałek w materiale magnetycznym jest zachowana, te strzałki mają wszystkie takie samą długość, no to w takim razie ten wektor M można w bardzo prosty sposób znormalizować i w związku z tym wprowadzić taki wektor N, który będzie równy M dzielone przez ten. To jest wektor, on ma strzałkę. Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa, gdybym chciał mówić o ciekłym krysztale. Bo w ciekłym krysztale, jak już mówiłem tydzień temu, ten obiekt jest... No i to... Ta sieć, którą tu namalowałem, jest kwadratowa. To ta przestrzeń to jest takie kwadraciki, które są periodycznie wyprzestrzeniu przestrzeń. No i one mają wyróżnione też kierunki. W związku z tym mogę je tak narysować. Na taki periodyczny twór, no to jego periodyczność się odtwarza najpierw przez utożsamiając te dwa boki, a potem te dwa drugie boki, no i wtedy dostaje się, że tą przestrzenią parametru porządku dla bardzo prostej sieci krystalicznej, którą tu namalowałem, jest torus. Jest sobie taki torus. No i teraz widzimy, że torus to jest taki dziwny obiekt, który ma w środku dziurę. I ta dziura zacznie nam odgrywać istotną rolę dalszych naszych rozważań. No to teraz już mamy tą geometrię. No teraz fizycy wszyscy wiedzą, że takie układy, jak je puknąć, to one zaczynają się w jakiś sposób poruszać i czas wprowadzić pojęcie wzbudzenia elementarnego, które w dodatku będzie odtwarzać symetrię. No i tutaj mamy sieć periodyczną i teraz na skutek jakichś oddziaływań ta sieć zostaje zdeformowana. Tak jak pan Kosi chciał opisywać w pomocy deformacji i wiemy, że jak to jest deformacja przestrzeni trójwymiarowej i tam, no, to pamiętacie państwo, takie słowo było powiedziane, kohomologia de Rama, czyli się okazuje, że ten tensor deformacji to się wyraża przez wektor U, czyli tą deformację można wziąć przez wektor U. W jednym wymiarze to jest zupełnie trywialne. No to zobaczmy, co się dzieje, jak ten jednowymiarowy kryształ troszeczkę się zdeformuje. To znaczy, te atomy się czutek poprzesuwają. No to każde takie przesunięcie
mogę opisać przez taki wektor, który pokazuje, w którą stronę i o ile się taki atom pokazał. I to jest wektor przesunięcia, który zależy w sposób oczywisty od x. A to taki układ, to wiemy z poprzedniego wykładu, posiada energię, zmagazynowaliśmy w nim energię, no i ta energia jest dana takim prostym wzorem, który jest nam potrzebny po to, żeby spełnione było prawo Newtona. Prawo Newtona, drugie prawo Newtona, które według podstawy programowej jest znacznie mniej ważne niż trzecie prawo Newtona. Takie obowiązują w tej chwili przepisy. To ono wygląda w ten sposób, że to jest po prostu prawo Newtona, które napisałem dla układu, którego energia jest w ten sposób opisana. No to jest to implikuje prawo Hooka, tak? Proszę, tak, tak, to jest prawo Hooka, o którym mówiliśmy. No, to teraz to równanie daje się rozwiązać i rozwiązaniem tego równania jest taka prosta funkcja, gdzie lambda to jest długość fali tego wzbudzenia. No i jeszcze jest częstość i częstość jest takim wzorem. I to jest, proszę Państwa, coś, co w teorii pola nazywa się wzbudzeniem Goldstone'a. Dlaczego? Dlatego, że no po pierwsze, to jest na pewno odkształcenie. No i teraz patrzymy, jak długość fali dąży do nieskończoności, to częstość dąży do zera. Prawda? A jak długość lambda dąży do nieskończoności, to ta funkcja dąży do funkcji stałej. I to oznacza, że wszystkie punkty dla lambda dążącego do nieskończoności są przesunięte tak samo. Prawda? A ponieważ kryształ jest periodyczny, to przesunięcie powoduje, że po prostu cały kryształ się przesunie, czyli dokonaliśmy transformacji symetrii. Bo jak on się, jak wszystkie atomy przesunę o jeden kawałek, no to się nic nie zmieniło. To jest właśnie powiedzenie, że ten układ posiada symetrię translacyjną. Nie tak jak na tym rysunku z tą linią naszą. Więc jak widzicie Państwo, to, i to jest ta mityczne powiedzenie, że bozony Goldstone'a odtwarzają, to są wzbudzenia odtwarzające symetrię. Tak? To w książkach o teorii pola są skomplikowane na ten temat dywagacje, a to naprawdę nic innego nie jest, jak, ten, jak ta prosta konstrukcja, którą w moich czasach to w przedszkolu się przerabiało, a teraz to na co bardziej ambitnych studiach doktoranckich. Państwo właśnie poznają bozon Goldstone'a w tej chwili. No dobrze, to już wiemy, że coś takiego jest. No i teraz już wiemy, że w tej przestrzeni parametru porządku możemy wszystko opisywać, całą dynamikę tej używać, no bo możemy ją sprowadzić do tego U. No ale wracamy do tej naszej topologii z zeszłego wykładu. Było coś o tych defektach sieci krystalicznej, którzy ojcowie nauki wprowadzili jako konstrukcje matematyczne, które żyją w przyrodzie. No jak to proszę Państwa wygląda w opisie mikroskopowym i w tej przestrzeni parametru porządku. A to jest ten rysunek, który poprzednio Państwu narysowałem. Mamy sieć krystaliczną z dyslokacją krawędziową. Żeby Państwa troszkę pobudzić do wyobraźni, to tym razem ta płaszczyzna atomowa kupiona w obi jest wbita od dołu, a nie od góry, żeby nie było zawsze tak samo. Tu jest ta dodatkowa płaszczyzna. No i jak zatoczymy ten obwód, no to on wzorowany w sieci idealnej się nie zamknie i to, co trzeba użyć do zamknięcia, to się nazywa wektorem Burgersa. No to teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przestrzeni parametrów porządku. No weźmy sobie dwa punkty A i B na tych rogach tego obwodu. No i one są odwzorowane tu i tu. No to teraz, jak dokonamy tej transformacji
uperiodycznienia, odwzorowania tej sieci na ten torus, to proszę Państwa, to jest torus i punkty A i B pojawią się po obu stronach dziury. No ale te punkty nie są niczym wyróżnione. Jak wezmę ten punkt i ten punkt, to on będzie gdzieś tu i tu. I w związku z tym, jak odwzoruję cały obwód Burgersa na mój torus, to dostanę krzywą, która obiega ten torus w sposób taki, że dziura jest w środku. A gdybym wziął taki obwód w idealnej sieci krystalicznej, ale poza linią dyslokacji, to to byłaby jakaś krzywa namalowana tutaj, czy tak. No i czym one się różnią? Te krzywe, co widać na rysunku, różnią się tym, że jak weźmiemy ten torus tego Donata i zaczniemy go ściskać, to te wszystkie obwody, które nie obejmują Burgersa, które nie obejmują nici dyslokacji, dadzą się przez ugniatanie i ściskanie sprowadzić do punktu. Ale ten, zaś żadne skarpy nie da się sprowadzić do dołu, ponieważ od wzorowania tego torusa muszą zachować tą dziurę. Ponieważ takie międlenie torusa, to się nazywają odwzorowania topologiczne, to taka, w związku z tym ta pętelka, prawda, opisuje nam w przestrzeni parametru porządku, opisuje nam defekt topologiczny. Stąd ta mądra nazwa. Tak? Super. I w XX wieku, to już przed wojną, w latach 30., matematycy zaczęli się interesować właśnie takimi krzywymi na takich torusach, przestrzeniach, prawda, które mają takie dziury. Ich jest dużo w topologii, można je sobie wymyślać. I jednym z pionierów tej nauki był polski matematyk Witold Churewicz, który emigrował z Polski w latach 30. Skończył w Princeton. I jego zainteresowanie tym wzięło się stąd, że takie... Ja się strasznie boję, bo to jest nagrywane i potem ktoś powie, że ja takie rzeczy mówię, ale w świat to pójdzie. Ale ta, prawda, taka nauka o krzywych, namiętlonych torusach była potrzebna i jest bardzo ważna w takiej przedkomputerowej teorii równań różniczkowych. W latach 30. i 40. ludzie musieli się nauczyć w sposób nie cyfrowy, nie numeryczny, bo nie było komputerów cyfrowych, rozwiązywać szybko i dość dobrze skomplikowane nieliniowe równania różniczkowe. To głównie służyło do tego, żeby móc zbudować analogowe przeliczniki, na przykład służące do strzelania artyleryjskiego. Prawda? Wszystkie działa na statkach II wojny światowej, co nowszych, były sterowane przez nie komputery cyfrowe, bo ich nie było, tylko przez zbudowane z obwodów obwód, z obwodów elektrycznych opór, pojemność i samoindukcja, RLC, obwodów takie, czy tak zwane, no, wiadomo, że można różniczkować analogowe komputery, tak to powiedzieli. To nie było mechaniczne, czy to krzywki, coś tam jedna się na drugi, jak to było w czasie wojen punickich. Podczas drugiej wojny, w czasie drugiej wojny światowej, panie profesorze, było się na co nowszych a na innych to strzelano, na przykład z dział przeciwlotniczych strzelano na 8, no, bo nie było aż tak szybkich układów, które mogłyby to policzyć, dlatego Erlikony strzelały te tysiące pocisków na minutę, żeby złożyć taką chmurę metalu, przez którą samolot nie mógł przejść. I Witold Churewicz był jednym z ojców nauki, która się nazywa nauką o homotopiach. Otóż nauka o krzywych, które się maluje na T
takich rozmaitościach, które mają dziurę, to się w matematyce poważnej, w topologii nazywa nauką homotopii. I zbiór takich krzywek na takim torusie namalowanych nosi nazwę pierwszej grupy homotopii i matematycy udowadniają, że ona jest izomorficzna z iloczynem kartezjańskim i zbiorów liczb całkowitych. No i to brzmi bardzo trudno, a naprawdę to jest banalne, co ja Państwu powiedziałem, bo dla dwuwymiarowej sieci wektor Burgersa ma dwie składowe i ponieważ to są, jak pamiętacie, trzeba uzupełnić na sieci, a tu nawet jest narysowane, no to to trzeba uzupełnić o całkowitą liczbę wektorów sieci. W związku z tym, jak się przez długość wektora sieci przeskaluje długość wektora Burgersa, to to jest to dwie liczby całkowite, więc ten mityczny z razy z po drugiej stronie też można zrozumieć, jak się tego nie wie. Dlaczego to się mówi, że jest grupa homotopii? Ponieważ takie krzywe namalowane można wprowadzić między innymi operację matematyczną, która ma wszystkie własności mnożenia grupowego i tak dalej. No i to jest opis przy pomocy grup homotopii defektów. Jeżeli się najpierw opisuje to w przestrzeni parametru porządku, a potem się patrzy, jak te obiekty, które odpowiadają defektom, w tym przypadku dislokacji krawędziowej, wyglądają w przestrzeni tej przestrzeni parametru porządku i jaka odpowiedzialna jest za tą grupa homotopii, którą opisuje. I pierwszym fizykiem, który próbował taki opis zrobić, był nasz kolega z Warszawy, Dominik Rogula, i myślę, że to powinniśmy powiedzieć. No i to jest przykład jeden, ale na tym, prawda, fizyka się nie kończy i wrócimy do tych naszych magnetyków. I takim bardzo przyjemnym defektem topologicznym jest jeż topologiczny. Jeż topologiczny, który tutaj jest namalowany, to są te strzałki, które, że tak powiem, wychodzą wszystkie z jednego punktu. Tak te magnesiki są nastawione. No to test rzeczywiście wygląda jak jeż. No i teraz jak wziąć tego jeża i sklapnąć, prawda, to się okazuje, że te strzałki mogą się tylko tak ułożyć, jak tu jest namalowane. I to już każdemu przypomina to, co było na rysunku doświadczenia Schabera. Mianowicie to jest nic innego jak wir, prawda? I ponieważ teraz przestrzeń parametru porządku, jak już to Państwu pokazałem, to jest sfera. Ja myślę, że profesor Witty jest teraz zadowolony, że się nauczyłem, że to jest sfera, to można pokazać, że właściwą grupą homotopii, dlatego jest tak zwana druga grupa homotopii, która jest izomorficzna po prostu liczbą całkowitą. Dlaczego? No, to też łatwo zrozumieć, no bo jak to jest wir i się pododaje wektory dookoła, no to to dostaje się liczbę, prawda? W związku z tym cyrkulacja jest liczbą. Tak samo jak w wirach w zupie śtawiowej czy ciekłym chlebu. Prawda? Troszkę jest bardziej skomplikowany jest w chemii 3, ale o tym nie będzie. No dobra, to teraz, proszę Państwa, skończyły się przyjemne rzeczy, teraz będą rachunki. W końcu trzeba trochę porachować. Takie zadanie proste. Wyobraźmy sobie Państwo, że macie dwuwymiarowy układ, w którym oddziaływania są takie jak w gazie Coulomba w dwóch wymiarach. Uwaga, jest błąd. Tu narysowany powinien być plus. To nie jest błąd, ale to jest po prostu misprint, natomiast tu powinien być, tutaj powinien być plus. A już mi się nie chciało zmienić. Dobrze? No to można napisać sumę statystyczną takiego układu. Ten pod
podstawowy obiekt w fizyce statystycznej, który definiuje energię swobodną układu według tego napisanego wzoru. No a wtedy, jak się ma energię swobodną, to można wszystkie inne interesujące termodynamicznie rzeczy policzyć, na przykład ciśnienie. No ale łatwo zobaczyć, że jak się ma tak skomplikowane oddziaływanie, to to, żeby wyliczyć taką całkę, to jest, wydaje się być raczej niewykonalną rzeczą. Monte Carlo w komputerze policzyć. Monte Carlo i tak dalej. Ja chcę teraz Państwu pokazać potęgę rozumowania analitycznego, że trzeba wiedzieć, co się liczy i pomyśleć. I wtedy można czasem nie policzyć, prawda, i dostać wniosek. Na przykład chciałbym policzyć ciśnienie dla takiego układu. No to mam tu napisany wzór, no ale wygląda, że muszę policzyć tą całkę, żeby mieć energię swobodną. Ale to jest dwuwymiarowy przykład. I ten dwuwymiarowy przykład pozwala mi to zadanie w pewnym sensie ściśle rozwiązać. I nawet się może tutaj wyświetlić. Mianowicie mogę przecechować wszystkie oddziaływania przez wymiar układu, prawda? Jak ciśnienie to jest energia F po V, czyli muszę mieć skończony układ, bo inaczej nie wiadomo, jak to zrobić. No to niechaj bok tego układu, wymiar liniowy tego układu będzie L, no to mogę tak przecechować i wtedy logarytm, prosiłbym zwrócić uwagę, że wykresy są prawidłowo napisane tym razem. Dostałem wtedy, że to jest logarytm L plus logarytm czegoś, co jest rzędu jedynki. No to teraz, jak to wszystko wstawię do mojego wzoru, na tą energię, tego tylko kawałka, to się okazuje, że się wszystko to, co zależy od objętości, daje wyjąć, a reszta to jest jakaś bardzo złożona funkcja, która mnie specjalnie nie interesuje, ale ona nie zależy od objętości. No, a dobrze. W związku z tym ta całka daje się praktycznie ściśle wykonać, jeśli mnie interesuje tylko zależność od objętości, no bo to jest pewna funkcja od temperatury, ale ciśnienie to jest poróżniczkowanie po objętości, to pochodna tego jest równa zero, prawda? No dobrze. To teraz już mogę wrócić do mojego wzoru i obliczyć ciśnienie i okazuje się, że dla tego gazu Coulomba w dwóch wymiarach to ciśnienie jest jakieś zupełnie niesamowite. Teraz widzicie, istnieje skończona temperatura, która jest proporcjonalna do g kwadrat, w której to ciśnienie znika. I to jest ścisły wynik. Nic tu nie ma. Tu nie ma żadnych przybliżeń, nic. To jest po prostu ścisły wynik. Coś dziwnego się dzieje. Prawda? Coś się w tym dwuwymiarowym układzie dzieje. Co się dzieje w tych dwóch wymiarach, jak to ciśnienie. A potem jest ujemny? Proszę. Poniżej? No, wyraźnie. Prawda? Coś się dziwnego dzieje. Nie wiadomo, co się dzieje. No. Taki wyszedł wzór. W związku z tym to jest charakterystyczny przykład, że następuje przemiana. Tam nie jest moduł. Gdzie? Nie, nie. To jest po prostu to jest po prostu tyle. To jest fundamentalna sugestia, że coś się dziwnego dzieje w dwuwymiarowym gazie Coulomba. No dobrze. To teraz wszyscy Państwo wiedzą, że takim oscylatorem harmonicznym nauki o magnetyzmie jest model Heisenberga. To jest taki model, że te dwa momenty magnetyczne są prawdziwymi wektorami i ich energia wzajemnego oddziaływania jest proporcjonalna do iloczynu skalarnego. Jak te wektory są strasznie źle potraktowane i dwie składowe z nich zostały wyrzucone, to się nazywa model Isinga, a jak zostawiamy dwie składowe, trzecią i ucinamy, to się nazywa model XY. I to jest Hamiltonian modelu XY, no ponieważ te momenty spiny są zachowane, no to mogę zapisać ten model przy pomocy kontur, prawda? I w ten sposób napisałem
I okazuje się, że ten Hamiltonian jest podobny do Kosinusa. Ci z Państwa, którzy może byli wczoraj na konwersatorium, to słyszeli o solitonach. Otóż taki model w jednym wymiarze, ten kosinus powoduje, że równania ruchu to są równania sinus, które się nazywa obrzydliwie równaniami sinusa Gordona i one opisują solitony. Otóż to jest, o którym tyle było. Otóż to jest nasz Hamiltonian w dwóch wymiarach i ja teraz się tym Hamiltonianem trochę zajmę. Otóż istnieje twierdzenie Mermila Wagnera, które kiedyś będziemy tu mówić. To twierdzenie mniej więcej mówi tyle, że w mniej niż w dwóch i mniej wymiarach bozony Goldstona uniemożliwiają przemianę fazową. Ten fakt zauważył w latach 30. Landau dla układów jednowymiarowych i argument Landaua jest tak piękny, że go Państwu muszę powtórzyć. On znowuż nie wymaga żadnej matematyki. Ja może tutaj chwileczkę poświęcę na reklamę Landaua. Landau bardzo głęboko wiedział, jak układy fizyczne się zachowują, skąd. I ta jego matematyka była dorabiana do tego, żeby co głupszym wytłumaczyć, jak ta fizyka naprawdę działa. Otóż, jak Państwo wezmą jednowymiarowy układ, który ma 1 cm, to jak wiecie, ciśnienie to jest coś, co działa na brzegu tego układu, prawda? W związku z tym ważne są brzegi układu. I w jednym wymiarze, jak to ma 10 cm, to brzeg jest 2 punkty. Jak rozetnę objętość na 60 cm, to wymiar brzegu będzie na 2 punkty. Otóż jeden wymiar to jest jedyny wymiar topologiczny, w którym miara brzegu nie zależy od miary objętości. Iż w 1 plus epsilon wymiarów to nie jest prawda. I to był argument Landaua, że brzeg nie rośnie, prawda? To potem można zrobić matematycznie, że ciekawe rzeczy zrobić, ale na tym to mniej więcej polega. No to mamy to twierdzenie, że nie ma przemiany fazowej, ale w roku 66 Jean Stanley i jego student Kaplan mieli już odpowiednią technologię do symulowania numerycznie własności układów tego typu jak X, Y na komputerach. I nagle panowie zauważyli, że dla dwuwymiarowego modelu XY, w którym nie ma być przemiany fazowej, istnieje skończona temperatura, w której podatność magnetyczna rośnie do nieskończoności. Dla dwóch wymiarów, to wszystko jest dwuwymiarowe. Przepraszam za głupie pytanie. Te S to są klasyczne zbliżenia. Kompletnie klasyczne. Kompletnie klasyczne i zaraz, to jest świetne pytanie, bo to pytanie w zasadzie jest błędne. To ciekawy przykład, mianowicie w dwóch wymiarach nie ma różnicy między klasycznym modelem, klasyczny model XY jest izomorficzny modelowi PCS na funkcji falowej, prawda? Bo tu jest kosinus, prawda? A funkcja falowa to jest moduł i faza. Czyli jak mam oddziaływanie, to mam też różnicę faz. Jak moduł jest zachowany, to jest to samo. I dlatego wszystko to, co się robi w modelu klasycznym XY, tak łatwo było Kosternicowi i Taulesowi przenieść na przypadek PCS modelu i teorii Ginzburga Landaua dla przewodników. A to naprawdę. I coś było dziwnego, prawda? Wybuchnięcie podatności magnetycznej to jest taki sygnał, że jest przemiana fazowa, ale jej nie ma nie być. Potwierdzenie jest twierdzeniem, prawda? To spowodowało, że Jean Stanley nie dostał tenior na jednym z uniwersytetów, wybitnym uniwersytetu, bo to stwierdzono, że to po prostu błędnie. Dostał na sąsiednim uniwersytecie w
Bostonie. No a dzisiaj wiemy, że to było naprawdę odkrycie, które jest naprawdę. No, ale coś się dzieje. No wiemy, że ciśnienie ma. Jest znika, tak, w jakiejś temperaturze. W skończonej temperaturze ta magnet. Co kurczę się tutaj dzieje? Coś się dzieje w tym dwuwymiarowym modelu XY. No i dalej będzie trochę rachunków. Mianowicie spróbujmy policzyć funkcję korelacji. Spin-spin. No to dla takiego układu, dla modelu to jest tak napisana funkcja. No i jak sobie wprowadzę, to jest takie kabalistyczne oznaczenie w teorii ciemnej fazowej, że ilość stałej sprzężenia i temperatury nazywa się literą K, to da się to napisać w ten sposób. I jeżeli zakładamy, że temperatura jest wysoka, to beta jest małe, no to wtedy możemy rozwinąć ten wykładnik i taką dostać funkcję. I teraz to się daje policzyć. No bo to są całki, które mają iloczyny kosinusów. Uwaga! Ta operacja, o której mówiłem w grupach homotopii, jak się mnoży kółka, to się w praktyce sprowadza do wyliczania takich całek z iloczynów kosinusów. Bo całka z iloczynów kosinusów, nie mam dojścia do tablicy, więc powiem, Państwo się teraz skupią. Całka z kosinus teta 1 minus teta 2 razy kosinus teta 2 minus teta 3 to jest równa kosinus od teta 1 minus teta 3. Taką to ma dziwną własność. I w związku z tym coś ta homotopia tutaj jak Deus ex machina znowu nam się pojawia. Otóż teraz to się daje, proszę Państwa, prawie ściśle wyliczyć i okazuje się, że ta funkcja korelacji ginie wykładniczo. Czyli jak patrzymy z górnych temperatur, to wygląda na to, że ten układ się zachowuje tak, że nie będzie w nim żadnej przemiany fazowej. No a jak to będzie, jak będziemy patrzeć od dołu? No od dołu, od dla niskich temperatur, no to wtedy można w różny sposób zrobić, a ja to zrobię w ten sposób, że ja najpierw uciągnę. No bo dla niskich temperatur to wszystko się wolno zmienia w przestrzeni, więc zamiast pisać sumy, to co bardziej leniwi będą pisać całki, ja do nich należę. W związku z tym dla niskich temperatur to można ten Hamiltonian dla długofalowych w ten sposób napisać. No i on jest równy jakiejś stałej plus taka całka. No dobrze, to teraz mogę policzyć sumę statystyczną i teraz ta suma statystyczna to jest taka całka funkcjonalna. Nie będziemy mówić, co to jest, ale to kiedyś mieliśmy już to seminarium na ten temat. No trzeba po prostu sumować po wszystkich tych polach delta, teta. Jak to umie, to dobrze, jak nie umie, to jego problem. Więc mamy taką napisaną całkę. No dobrze, to jak taką całkę policzyć? No to jest skomplikowana całka z tą całką w wykładniku i w matematyce nas uczą, że to się liczy metodą punktu siodłowego. Znajduje się ekstremum tego, co jest w wykładniku, rozwija się cały wykładnik w położeniu tego ekstremu, reszta to są fluktuacje. Jak one są małe, to one są gaussowskie. Całki Gaussa umiemy liczyć, to też kiedyś było w szkole i teraz i w związku z tym daje się wszystko policzyć. No to zróbmy to. No i jak się to zrobi, to wynik jest tutaj napisany. To jest wkład od tego maksu, tego ekstremu, które z pewnego powodu zliczyłem trzema literkami V-owe i jest drugi kawałek, który jest całką kwadratową. Ja jego specjalnie nie będę liczył. Na razie zajmę się tym ekstremum, bo to ekstremum to jest, proszę pana, jest przez takie równanie. I to jest równanie Laplace'a. Laplace'a, bo nie Poissona, bo Poissona musiałbyś mieć prawą stronę. To jest równanie Laplace'a. No i w dwóch wymiarach, no to każdy potrafi to rozwiązać. Mianowicie w dwóch wymiarach jedno rozwiązanie to jest teta równe 0, stałe.
A drugie to jest dowolne rozwiązanie, które ma tą własność, że w kółko jakby obliczymy go całkę po konturze zamkniętym, to ono jest równe 2pi. Jak n jest równe 0, to jest po prostu stałe, a jak n jest różne od 0, to ta funkcja teta zachowuje się jak 1 nad r. Jak coś się zachowuje jak 1 nad r, to jest singularne r równe 0, a żeby ta całka wyszła tyle, to ona się musi zmieniać w kółko. I takie coś, co jest singularne w środku i zmienia się w kółko, to Państwo widzą w wannie, się nazywa wir. Prawda? Nie dokładnie. Ten wir w wannie to zawsze się tak nawet mówią, że on się dlatego kręci inaczej na półkuli północnej, południowej, tak więc jest nieprawda. Powinniśmy kiedyś zrobić takie doświadczenie, żeby pokazać równik Warszawy. To się daje zrobić, jak się te wiry kręcą, że to nieprawda, że tam jedne się kręcą w tą stronę. Przy okazji, otóż to jest wir. I tutaj go sobie namalowałem. Mianowicie to jest singularna oś i dowolny kontur gamma dookoła niego wezmę i obliczę tą całkę, to na wiecie równa 2pi ze znaczkiem. No dobrze. To teraz mogę wyliczyć energię, wstawić to, tą całkę wyliczyć i wkład od takiego wiru do mojej energii układu jest logarytmiczny. Jak dla tego układu dwuwymiarowego gazu Coulomba? Mamy logarytm. Energia takiego wiru jest logarytmiczna, dokładnie tak jak energia dyslokacji. Mamy w związku z tym możliwość, że w tym układzie dla niskich temperatur, kiedy działa to przybliżenie, pojawiają się takie struktury wirowe. No dobrze, to co ja tutaj mam? A to jest, jak wezmę dwa wiry i dwa wiry takie, że umownie jeden się kręci w tą stronę, a drugi w drugą. To która jest, która to jest moja umowa, mówię się zamieniam, to jest dowolne, to jest konwencja, prawda? Ale jak wezmę takie dwa wiry i otoczę je teraz konturem gamma, to cyrkulacja jest równa zero. I energia dla takiego układu na zewnątrz, tego już nie będę liczył, bo to jest skomplikowane, jest skończona. A więc jak mam taką parę wirów, to nie mam tej logarytmicznej oddziaływania. Czyli dla pary wirów coś jest takiego fajnego, że te wiry się kasują. I można to policzyć, ja nie będę tych rachunków pokazywał. Energia jest tej postaci, gdzie teraz ten logarytm to jest odległość między tymi dwoma wirami. Tu jeszcze pojawia się liczba A, ale to nie będziemy tego drążyć, to jest to, że oczywiście w przyrodzie nic nie ma singularnego, prawda? Ten wir, to nie ma tak, że tam jest jakaś nieskończoność i to jest coś, co się nazywa jądrem tego wiru, który oznaczyłem literką A. No dobrze. I to jest wir dla tych, można to policzyć, sprawdzić, że im kłamie, że dla takich pary wirów to tak wygląda kąt i policzyć to. One się przyciągają. One się przyciągają. No i widać, że wobec tego znak tamten poprzednio był dobry minus, dlatego że kulombowskie ładunki się odpychają. Przyciągają, tutaj się mają przyciągać. Ale wracam do tego minusa. Ale to był taki gaz kulomb, ale ten kulomb był, dlatego miał być z plusem. Nie, bośmy się przyciągały, gdyby było z plusem. Dlaczego? Nie, przyciągałyby się, gdyby było z plusem. Bo nim by nie było. To zależy, jakiego znaku jest G. I rozstrzygniemy. Rozstrzygniemy ten problem. Tam miał być. No dobrze. No to teraz będzie dalej trochę matematyki. Tak mogę zapisać tą energię. To już się bardzo szybko zbliżam do końca i wtedy mogę policzyć na przykład średnią wartość spinu. Ta średnia wartość spinu
wygląda w ten sposób. I ona zależy od takiej całki. I ta całka, proszę Państwa, zależy od ilości wymiarów. Tak się zachowuje bardzo grzecznie razy objętości w D mniejszych od 2, tak się zachowuje w D większych od 2, a tak dziwacznie zachowuje się w logarytmie w dwóch wymiarach. Wszystko w tych dwóch wymiarach wygląda inaczej. Tak wygląda długość korelacji w niskich temperaturach i widzicie Państwo, że ona okazuje się być znowuż logarytmiczna. A więc ta długość korelacji to jest po prostu nic innego jak coś, co zanika algebraicznie. Ale znowu coś ze znakiem, bo przecież ta średnia jest dodatnia. A logarytm dla małych R jest ujemny. To nawet jest gorzej, ponieważ trzeba logarytm napisać, bo widać, że funkcja pracy jest inna. Tu jest błąd. Bo to S to jest E do potęgi ten kąt. To wszystko dobrze. Tu jest błąd biorący z tym, że ten wzór jeszcze trzeba eksponent. To też będzie. I wtedy długość korelacji zanika algebraicznie. Algebraicznie to znaczy potęgowo. Potęgowo. I to jest problem. Okazuje się, że dla wysokich temperatur to mamy zupełnie tak, jak powinno być w układzie, który nie ma przemiany fazowej. Funkcja korelacji zanika sobie spokojnie wykładniczo, a dla niskich temperatur ona zanika potęgowo. W sposób charakterystyczny dla fazy uporządkowanej. I coś się dzieje. I to, co się działo, to wykrył w rachunkach numerycznych Stanley i Kappel. No i teraz na końcu to również oznacza, że ten układ jest samopodobny. No i w takim razie doszliśmy do przemiany Kosternica. Mianowicie uporządkowanie dąży do zera dla każdej temperatury. W związku z tym układ nie jest uporządkowany, nie staje się nagle ferromagnetyczny w jakimś sensie, jest sobie po prostu uporządkowany. Natomiast funkcja korelacji zanika potęgowo, a oddziaływanie, energia jest logarytmiczna. No i w związku z tym mogę też policzyć entropię. A jak policzyć entropię? No entropia to jest prawdopodobieństwo tego, że rzuciłem mój wir w jakimś kawałku. No to jest logarytm powierzchni. W związku z tym entropia ma taką postać. No to energia swobodna ma taką z kolei postać. No i widzimy, że istnieje skończona temperatura. I teraz zamiast J przeczytamy G, to jest ta sama temperatura, w której coś się dziwnego działo z ciśnieniem. Coś się dziwacznego działo z ciśnieniem. Mamy temperaturę, w której energia swobodna zmienia znak. A co to znaczy, że energia swobodna zmienia znak? To popatrzmy na to, co się dzieje, kiedy temperatura jest większa od stałej sprzężenia, czyli wtedy, kiedy ta energia staje się ujemna. To znaczy, co? Układ może obniżyć swoją energię przez wytworzenie wirów. Innymi słowy, istnieje taka w dwuwymiarowym modelu XY taka temperatura, że jak do niej się, jak jesteśmy powyżej, no to możemy tworzyć te swobodne wiry i wtedy układ wygląda w ten sposób. Układ staje się gazem takich wirów magnetycznych, które sobie krążą w tym układzie. A co się dzieje, kiedy temperatura staje się ujemna, znaczy mniejsza od tej stałej, no to tego nie potrafię, przynajmniej w skończonym czasie, który mi pozostał, czyli ujemnym. W tej według profesora Wittlina, gdzieś ma dziwny cytatek, specjalnie na mnie nastawiony, to te wiry się parują i wtedy mamy skończoną energię dodatnią. Ta przemiana rozrywania tych par
dla jednej niższych temperatur mam te pary, a potem mam swobodny gaz wirów, nosi nazwę przemiany fazowej Kosterlica Tauensa. Wskoło znane dla klasycznych układów magnetycznych. Panowie to zrobili dla mechaniki kwantowej, ale powtarzam, w dwóch wymiarach to jest kompletnie to samo. To jest tylko przepisywanie wzoru z innymi znaczkami. No i to są ci trzej panowie, Kosterlitz, Taunus, Kosterlitz i Hodnot. No i na górze unosi się tuż duch Augustyna Cauchy, od którego to się wszystko zaczęło. Bardzo dziękuję.